Odwiedź. Cześć wszystkim, tutaj Marysia, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek, 22 października 2018 roku i jest to dla mnie dosyć ważny, dosyć specjalny dzień, dlatego że dzisiaj dokładnie o 2 w nocy skończyłam 20 lat. I w momencie, kiedy obudziłam się dzisiejszego ranka około godziny 9, to zadałam sobie takie samo pytanie, jakie zadałam sobie w dniu dokładnie 2 lata temu, kiedy skończyłam 18 lat. Czy cokolwiek się zmieniło? I odpowiedź was pewnie w tym momencie zaszokuje, ponieważ nic się nie zmieniło i cały czas czuję się tak, jak czułam się przez ostatnie tygodnie. Ja do ostatniej sekundy mówiłam, że mam 19 lat i że ja się nie zgadzam, że ja nie chcę mieć 20 lat i w ogóle była wielka tragedia. Nie pytajcie czemu, bo tak mam, po prostu dla mnie to jest taka wielka sprawa, bo jednak już nie mam tego naście. Nie jestem nastolatką, tak, nie mam tej jedynki z przodu, tylko jest dwójka. No, to jest troszeczkę przerażające, powiem szczerze, aczkolwiek w tym momencie już tak chyba trochę się powoli z tym oswajam, oczywiście zajmie mi trochę czasu, zanim będę już tak, wiecie, w pełni świadoma, że tak powiem, że skończyłam 20 lat. Boże, nie wiem, dlaczego ja to mówię, pewnie większość z was w ogóle się zastanawia, o co jej chodzi, że to nie jest nic takiego, przecież to są kolejne urodziny, powinna się cieszyć. No ja się tak średnio powiedziawszy cieszę, powiem wam. Nie dlatego, że są moje urodziny, a nie lubię moich urodzin, tylko dlatego, że teraz będę coraz starsza. Znaczy, zawsze jesteśmy coraz starsi, ale teraz to już tak będzie bardzo widoczne, dlatego też cieszę się, że mam taką baby face i wyglądam cały czas na 16 lat. Z takich ważniejszych rzeczy, które dzisiaj miały miejsce, to byłam w moim liceum, w końcu zajęło mi to trochę ponad rok, zanim tam wróciłam, ale było to dosłownie 10-15 minut, bo poszłam sobie, słuchajcie, do sekretariatu, żeby złożyć deklarację, wniosek maturalny, bo będę poprawiała maturę. Na razie nie chcę za bardzo się zagłębiać w tym temacie, ale myślę, że osoby, które jakby śledzą dosyć dokładnie, czy to moje instastory, czy właśnie tutaj vlogi, filmiki, powinny w miarę wiedzieć, o co chodzi i tak dalej, ale na razie, tak jak mówię, nie chcę za bardzo się w to zagłębiać, więc załatwiłam tę sprawę i troszeczkę sobie pochodziłam po tej szkole, dosłownie poszłam do łazienki, bo to jest bardzo ważny punkt w szkole i trochę tam nagrałam, więc będzie takie małe wspomnienie. Pokazywałam wam kiedyś we vlogach już, ale to jest nasza cegiełka absolwentów 2017. Tak naprawdę osoby, które obserwują mnie tutaj od czasów liceum, to właśnie już widziały moją szkołę, bo kiedyś pamiętam, że nagrywałam. Było bardzo dużo na Snapchacie, jak jeszcze Snapchat to była taka bardzo popularna aplikacja, więc tam bardzo dużo mogliście widzieć właśnie mojej szkoły i też na filmiku właśnie z zakończenia liceum i tak dalej. Jezus, już mi tak strasznie przykro, bo tak mega bym tam wróciła, poważnie. Więc jeśli wy jesteście w szkole, w liceum, czy w gimnazjum, też teraz nie ma gimnazjum, w podstawówce, gdziekolwiek, to naprawdę doceniajcie, bo będziecie tęsknić. Ja autentycznie tęsknię i przyznaję się bez bicia. Dobra, więc wiecie co? Ja sprzątam pokój, to jest po prostu standard, bo zawsze jak ostatnio nagrywam jakieś vlogi czy coś, to zaczynam je w tym pokoju w Ostrowie i dzisiaj też tak się składa, że właśnie wracam akurat do Wrocławia, więc muszę posprzątać i w ogóle muszę ściągnąć buty, bo dopiero co weszłam do domu i chciałam się z wami podzielić po prostu tym update'em, który jest strasznie długi. Zapraszam, kochani, do oglądania vloga. Cześć kochani, słuchajcie, już przyjechałam do Wrocławia i rozstawiłam sobie tutaj cały sprzęt, bo Anecka ma dla mnie prezent. I tak jak rok temu zrobimy opening tego prezentu, bo w sumie było takie coś na urodziny, 19 i w grudniu jakoś chyba na imieniny czy Mikołajki, w sumie na święta też było, za każdym razem widzieliście te prezenty, więc... Prezent numer jeden. I to jest, słuchajcie, torba, którą ja już chciałam długo. I ja tak dyskretnie, jak byłyśmy w Tigerze, chyba z 3 razy mówię, ale ładna ta torba. Mm.
chyba sobie taką kupię. I widzicie, tak, tak się robi, tak to się robi, ale jest przepiękna. Dobra, nie będę patrzeć, będę losowała tak jak zawsze. Jezus Maria, to jesteś mięciutkiego, też taki dotatek jak my. Jezus Maria, ja wiem co to jest! To jest ten z Biedronki! Jezus, to będzie ryś! O mój Boże! Ryś, Rysio. Ależ to. Bo ja widziałam ostatnio, jak coś od ciebie pożyczałam. I wbiłam ci do pokoju i ten, i leżał ten album. No. Na te. Zbierać. Słodziaki, świeżaki, nie wiem co to jest. I widziałam właśnie, że już tam brakuje chyba 3. Sztos. O, to będą skarpetki. Ej, czy to są te... O mój Boże. Dwie róże. Naprawdę? O, lubisz nosić dwie róże. Raz. I dwa. Ej, one są zajebiste, serio. Czekaj, tu jest jakaś kartka. Czy to bilet na koncert? Kasa w kopercie. O! Dla Mori. Albo nie, to chcę na końcu. Jezus Maria, czy to są maczugi? Dwie rzeczy są w środku? Jedno chyba wyciągasz. No to za potem przeczytaj. O my gy! Mam nadzieję, że tam schowałam, co to miało być. No jest kasa, grube pieniądze, no, widzę. Grube pieniądze. Na odwrót. Rozmawiałam z Hołą, to mówiła, że spokojnie możesz się z nią umówić. Hoła to jest laska, o której się dziarałam. Pozdrawiam, pewnie tego nie oglądasz, ale... Właśnie, to jest... O, o mój Boże! Dziękuję. Zobaczcie, ciasto urodzinowe od babci Anety. I oglądamy Top Model Bitches! Cześć, mamy kolejny dzień, czyli wtorek 23 października. Musiałam sprawdzić, bo serio, w ogóle od kilku miesięcy, od wakacji tak naprawdę mam problem z tym, żeby pamiętać jaki jest dzień tygodnia i po prostu jakby wszystko mi się tak totalnie zlewa cały tydzień i nie rozróżniam zupełnie dni. Mamy godzinę 11:15, ja tak za 15 minut musiałabym wychodzić, bo mam pewne tajemnicze spotkanie, ale o tym nie będę wam tutaj mówić, bo to raczej jest taka moja bardziej sprawa. No i tak się zastanawiałam, czy nie przejść się dzisiaj na lumpa, bo słuchajcie, w okolicy, w której będę miała to spotkanie, jest dosyć sporo lumpeksów i tak naprawdę my z Anetą od ponad roku, od kiedy tutaj mieszkamy tak naprawdę, obiecujemy sobie i tak ciągle gadamy, że pójdziemy na tego lumpa, pójdziemy, a jakoś tak się wydarzyło, że jeszcze nigdy nie byłyśmy na tym lumpie we Wrocławiu, a powiem wam, że jestem ciekawa. Jak wiecie, ja takie sklepy lubię i nie mam problemu, żeby kupować używane ubrania czy cokolwiek, dlatego że dla mnie to jest super sprawa, bo one są mega oryginalne. Jestem po prostu ciekawa, czy te lumpy są większe, czy jest większy wybór, jak to tam wszystko wygląda, czy jest też więcej ludzi, bo jednak jest to Wrocław, a nie jakieś mniejsze miasto, czy coś w tym stylu, więc zobaczymy, może uda mi się coś znaleźć. Kupiłabym sobie sweter. Serio, kupiłabym sobie sweter, taki musztardowy. Taki musztardowo-miodowy powiedziałabym i jakiś szary i w ogóle chciałabym sobie kupić jakąś puchową kurtkę, więc jeśli macie do polecenia jakieś strony internetowe, czy gdzieś widzieliście w galerii, czy gdziekolwiek ładne takie puchowe kurtki, które nie sprawią, że aż tak, wiecie, będziecie napompowani, bo dla mnie są dwa rodzaje takich puchowych kurtek. Są takie wielkie i są takie troszeczkę mniejsze. Nie takie cieniutkie, ale takie pośrednie. Nie mam pojęcia, jak to opisać. W każdym razie, jeśli gdzieś widzieliście takie kurtki, to dajcie coś w komentarzu albo napiszcie na Instagramie. A ja już, dobra, wychodzę, bo się rozgadałam i lecę. No. I w ogóle, słuchajcie, przypomniało mi się, że jakiś chyba, o Jezu, miesiąc temu, już całkiem dawno temu, dostałam moją pierwszą w życiu PR-ową paczkę od firmy.
tak wiecie, totalnie to była taka niespodzianka, bo nikt do mnie nie napisał o żaden adres, ani nawet się nie zapytał, czy chcę, czy cokolwiek, wiecie, różnie to tam bywa z tymi firmami. I po prostu pewnego dnia dostałam awizo, że mam paczkę do odebrania w mojej skrytce pocztowej, bo jeśli jeszcze nie wiecie, to mam skrytkę pocztową, więc jeśli mielibyście ochotę wysłać mi jakiś list, czy cokolwiek, to w opisie będzie adres, bo mówię o tym dlatego, że bardzo dużo osób mnie prosiło o tę skrytkę i też jak rok temu były vlogmasy, to właśnie wykorzystałam ją do tego, żeby wysyłać wam po prostu nagrody i w tym roku też tak zrobię właśnie co do vlogmasów. No i tak naprawdę ta skrytka jest dla was, więc jeśli macie ochotę napisać do mnie list, bo to jest naprawdę coś mega fajnego, napisać list, a nie tam na Instagramie czy coś takiego, to jest wiecie, coś zupełnie innego, to właśnie w opisie zostawię wam adres. No dobra, i nie dokończyłam o tej paczce. Nagrałam taki mini opening, więc za chwilę wam go tutaj wstawię i chciałam naprawdę bardzo podziękować tej firmie, bo skarpetki są przepiękne, super się noszą i naprawdę polecam wam zajrzeć na ich stronkę. Macie też mój kod rabatowy na Instagramie, wam o tym pisałam, ale tutaj też wam gdzieś wyskoczy, więc zapraszam. Dobrze, moi drodzy, wróciłam do domu i mam wielką siatkę z Dino i pokażę wam teraz na szybko food haul, dlatego że wiem, że je lubicie, a już strasznie dawno nie było po pierwsze vlogów, a food hauli to już nawet nie pamiętam kiedy ostatni nagrywałam, więc kupiłam sobie marchewki, strasznie dużo warzyw w ogóle, bardzo dużo pieczarek, bo jutro mam zamiar robić taki jakby sos z pieczarkami, z papryką. Wzięłam jeszcze dwie cebule, bo nie wiem, czy jedna starczy, szczerze. Dwa kiwi. Jakaś taka sałatka. I tutaj taka. To jest właśnie fajny pomysł na śniadanie, jak się spieszycie albo nie macie pomysłu. Do tego jakaś kanapka i jest naprawdę spoko. I słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze taką kukurydzę. Wiem, że to nie jest może najzdrowsze, bo ona już była, wiecie, gotowana i wystarczy ją po prostu jakby podgrzać w wodzie, ale naprawdę miałam mega ochotę. Kolejna rzecz to aloes. Uwielbiam aloes, dajcie znać, czy wy też, bo na przykład Aneta nie lubi, bo tutaj są takie kawałki aloesu, które dla mnie smakują jak winogrono, ale właśnie dla mnie te kawałki są najlepsze i po prostu uwielbiam i wcale nie był aż taki drogi. I ostatnią rzeczą jest coś niezdrowego, czyli czekotubka. No, tak więc ja sobie teraz pochowam te wszystkie rzeczy i będę ogarniała jakiś obiad. Co do mojego wypadu do lumpa, jak widzicie, kupiłam sobie dwie koszulki. Ta jest w takim kolorze musztardowym, właśnie w takim kolorze bym sobie kupiła sweterek. I druga jest taka zwykła czerwona i wyszło naprawdę bardzo tanio, bo w sumie zapłaciłam 5 zł, czyli 2,50, więc jak dla mnie sztos, ale biorę koszulki do prania, do prasowania i dopiero potem będę mogła je założyć tak naprawdę. Okej, słuchajcie, to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Chcę sobie teraz usiąść do komputera i go zmontować, może nawet dzisiaj go dodam, chociaż w sumie nie wiem, jest godzina 16, może mi się uda, zobaczymy, ale w każdym razie jak wy to oglądacie, to już ten filmik jest na YouTubie, więc nie ma to żadnego znaczenia, czy dodam go dzisiaj, czy jutro. Postaram się po prostu jak najszybciej, więc dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się ten filmik spodobał. Zasubskrybujcie kanał, możecie kliknąć dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, jeżeli chcecie mieć powiadomienia odnośnie nowych filmów. No i tak więc tak spędziłam moje 20 urodziny i 20 urodziny plus jeden dzień. Widzimy się już, mam nadzieję, niedługo w kolejnym vlogu i bujaczki, pa pa!